A nie widziałaś wioślarek, że płyną? No przecież ty patrzyłaś na nie, widziałaś, że płyną. Dlaczego nie kierowałaś, żeby uciekać? Co? Wyszłam. Machałam w to, ale wtedy spływało. Jak machałaś w spływało? Zosia, kochanie, posłuchaj, trzeba zawsze, ty siedzisz przodem i widzisz, co jest przed tobą. One siedzą tyłem i one nie widzą. I jak widzisz, że płynie łódka wioślarska, tak już na przyszłość, to zawsze uciekamy albo w prawo, albo w lewo, w którą stronę nam sterem ci wygodniej i uciekamy. Bo siostra mnie zachęciła. A siostra ma ile lat? Ola, moja siostra Ola ma lat rocznikowo 12, a normalnie ma 11. Ona ma już parę medali. Naprawdę? Dwa. Na mistrzostwach ma dobrze. I zdobyłam jeszcze trzecie miejsce na kajak polo na 17. pikniku olimpijskim. I na mistrzostwach Warszawy zdobyłam brąz. Zosia, walcz! Walcz z tym kajakiem. Najwyższy czas, żebyś już dźwigała sama swoją łódkę. Już trener ci nie będzie pomagał. Już jesteś duża dziewczynka. Pomagamy tylko pięciolatkom. Ja to zawsze jestem głodna. Na UTW biegam i na podwórku biegam, bo są zabawy, że Ola jest trenerką WF-u. I takie jedno kółko to ma chyba, nie wiem, jakieś 2 kilometry. Metrów jak najmocniej, jak najszybciej. Dobra? Czyli ja powiem ci hop, wtedy startujesz i jak najszybciej płyniesz i na drugie hop zwalniamy, zatrzymujemy się. Uwaga! Hop! Jeszcze, patrz prosto przed siebie.
Wygrałaś mi sztuki w kajak? Dzięki. Trzymam cię, Tobie. Zrobił 4 razy. O nie. Ja mam zamiar zostać, no, trenować AWF, pójść na AWF i wygrać olimpiadę. A ty, Zosiu? Ja nie wiem. Ja na razie nie mam jeszcze planów. Jestem za młoda.